Cześć, z tej strony Rafał i Wiktoria. Zapraszamy Cię na 30 minut cardio kickboxingu. To nagranie będzie zapętlone, także wykonasz z nami te ćwiczenia dwukrotnie. Zaczynamy od podskoków i od przysiadu. Czterdzieści sekund pracy klasycznie, 10 sekund przerwy. Możesz na takim treningu spalić nawet 500 kalorii. Jeszcze kilka sekund pracy. Chwilka przerwy dla Ciebie. Możesz sobie przygotować obok wodę, ręcznik. Kolejna runda, czyli kopnięcie boczne i trzy kolana nogą przeciwną. Pamiętaj o oddechu podczas ćwiczeń. Z każdą wykonywaną techniką wykonaj wydech. Możesz sobie pomóc rękami i wykonać nimi taki ruch, jakbyś chciała naciągnąć kogoś za głowę do tego kolana. Kolejna runda za nami. Tak, tym razem blok i kopnięcie. Nogę podnosisz zgiętą do góry i wykonujesz kopnięcie frontalne przeciwną nogą. Jeszcze 20 sekund pracy w tej rundzie. Zmieniamy nogę. Drugą nogą wykonujemy blok i drugą nogą kopnięcie frontalne. Świetnie. Kolejne sekundy zaliczone. Krok w kierunku lepszej formy zrobiony. Gratulacje dla Ciebie. Przygotowujemy się do kolejnej rundy. Klasyczne ćwiczenie, bardzo dobrze wchodzące w poślad, czyli za krok i kolano z tej samej nogi. Kolejna runda za nami. Chwila przerwy. Jeśli chcesz, nie musisz odpoczywać między rundami. To dodatkowo podkręci Twój wydatek energetyczny. Utrudniona wersja aniołka, czyli aniołek. Stajemy na równe nogi i wykonujemy dwa ciosy proste. Ładnie ze skrętem bioderek, ze skrętem stóp. Jeśli chcesz, możesz zamienić te ciosy na inne, możesz zrobić ich więcej. Tutaj inwencja własna, jak najbardziej mile widziana. Kilka sekund przerwy jeszcze przed nami. Okej, przysiad i przysiad wyskok. Jeśli chcesz jeszcze mocniej popracować nad nogami, to możesz wyskakiwać oczywiście głową w sufit.
Tutaj, że tak powiem, sky is the limit. Także zawsze od Ciebie zależy, jak jesteś mocno zaangażowany czy zaangażowana w ten trening, który wykonujesz. No i przerwa. 10 sekund przerwy przed nami. Nogi rozstawiamy trochę szerzej niż biodra, tak jakby do przysiadu sumo i wykonujemy ciosy proste z ładnym skrętem biodra, tak jak Wiktoria właśnie pokazuje na filmiku. A ja przypominam, i to dwukrotnie, że już od września 2023 roku Wiktoria będzie prowadziła stacjonarnie cardio kickboxing w Akademii Progresu już 2 razy w tygodniu. Także serdecznie zapraszam Ciebie na te świetne zajęcia z połączeniu fitnessu i kickboxingu. Kolejna runda za nami. I ten sam szeroki rozkład nóg i tym razem kombinacja z dwóch haków i z dwóch sierpów. Zazwyczaj kombinacje bokserskie zaczynamy od przedniej ręki, także jeśli trenowałeś bądź trenowałeś sporty walki i miałeś lewą nogę z przodu, no to w tym ćwiczeniu też pewnie będziesz zaczynać lewą. Tak, i ucząc się cardio kickboxingu zyskujesz podstawowe umiejętności ze sztuk walki, także jest to naprawdę fantastyczna forma ruchu. Kolejna runda za nami, 10 sekund przerwy, proponuję łyczka wody, niedużego. I zaczynamy kolejną rundę. Tak, tym razem zejście do podporu. Tak, i wykonanie dwóch kolanek w kierunku klatki, czyli takie chodzenie górskie. Jest taka wersja tego ćwiczenia jak podbiegi górskie, wtedy w tym podporze biegniemy. W tej wersji ćwiczenia, którą pokazuje Wiktoria, wykonujemy dwa mocne kolana w podporze i wracamy do pozycji stojącej. I kolejna runda za nami. Okej, klasyczny pajacyk. I przekroki z ciosami prostymi. Tak, pamiętaj, że przy tych przekrokach czy przeskokach tak uderzaj, aby twoja ręka z przodu zrównała się z przeciwną nogą, czyli jak uderzasz prawą ręką, to lewa noga ma być z przodu. Ćwiczenie zarówno sprawnościowe, kondycyjne, a także koordynacyjne. Wszystko w jednym mamy dla Was. I ofensywnie wykonujemy kolana, a defensywnie, czyli cofając się, wykonujemy ciosy podbródkowe. Zauważcie, jak prowadząca akcentuje uderzenie biodrem, używa do kopnięć i do ciosów całego ciała, nie tylko ręki czy nogi, i właśnie w ten sposób angażujemy całe ciało i możemy wykorzystać pełnię sił, którą mamy. Jeszcze kilka sekund.
Kolejna runda, czyli znowu szeroki rozkrok, przysiad i ciosy proste, ale tym razem do boku, czyli musimy bardzo mocno zaangażować skręt i skręcić się do boczku, jakbyśmy chcieli kuksańca sprzedać w bark swojemu koledze czy koleżance, która stoi obok. I czas. Koniec kolejnej rundy. Trzy, dwa, jeden. I zaczynamy kolejną rundę. Tym razem kopnięcie po bloku. Blok nogą i kopnięcie okrężne tą samą nogą. I kolejna runda za nami. Ok, przechodzimy do parteru. No i w podporze przodem jak do pompki wykonujemy naprzemienne dotknięcia barku. Starajcie się przy tym ćwiczeniu mocno spiąć poślad. Mocno napiąć brzuch. Dla facetów czy kobiet, które chcą sobie utrudnić to ćwiczenie, można sobie na pompkach, na kostkach zrobić ten podpór do pompki. Oczywiście tylko dla tych osób, które chcą troszeczkę większego wyzwania. Klasyczny brzuszek z ciosami prostymi i tu tak samo, jeśli chcesz, możesz wykonywać nie tylko ciosy proste, ale różne kombinacje, na przykład swoje ulubione, które wykonujesz na treningu sztuk walki, a jeśli nie, to możesz wykonywać takie kombinacje, które zobaczyłeś bądź zobaczyłaś u swojego idola sportowego. Kolejna runda za nami, kolejna przerwa, jeszcze 5 sekund do rozpoczęcia kolejnej rundy. Tak, i tym razem zejście z podporu do klasycznej deski i przy tym ćwiczeniu tak samo staramy się mieć mocno napięty brzuch, mocno spięte pośladki. Będzie to ostatnie ćwiczenie przed zapętleniem tego nagrania. Także jeśli chcesz odpocząć sobie po połowie, to możesz na chwilę zatrzymać to nagranie. A jeśli już kończysz, to dzięki Ci bardzo za czas spędzony z nami i do zobaczenia. Cześć, z tej strony Rafał i Wiktoria. Zapraszamy Cię na 30 minut cardio kickboxingu. To nagranie będzie zapętlone. Także wykonasz z nami te ćwiczenia dwukrotnie. Zaczynamy od podskoków i od przysiadu. Czterdzieści sekund pracy klasycznie, 10 sekund przerwy. Możesz na takim treningu spalić nawet 500 kalorii. Jeszcze kilka sekund pracy.
Chwilka przerwy dla Ciebie. Możesz sobie przygotować obok wodę, ręcznik. Kolejna runda, czyli kopnięcie boczne i trzy kolana nogą przeciwną. Pamiętaj o oddechu podczas ćwiczeń. Z każdą wykonywaną techniką wykonaj wydech. Możesz sobie pomóc rękami i wykonać nimi taki ruch, jakbyś chciała naciągnąć kogoś za głowę do tego kolana. Kolejna runda za nami. Tak, tym razem blok i kopnięcie. Nogę podnosisz zgiętą do góry i wykonujesz kopnięcie frontalne przeciwną nogą. Jak jeszcze 20 sekund pracy w tej rundzie, zmieniamy nogę, drugą nogą wykonujemy blok i drugą nogą kopnięcie frontalne. Świetnie, kolejne sekundy zaliczone. Krok w kierunku lepszej formy zrobiony. Gratulacje dla Ciebie. Przygotowujemy się do kolejnej rundy. Klasyczne ćwiczenie, bardzo dobrze wchodzące w poślad, czyli za krok i kolano z tej samej nogi. Kolejna runda za nami, chwila przerwy. Jeśli chcesz, nie musisz odpoczywać między rundami, to dodatkowo podkręci Twój wydatek energetyczny. Utrudniona wersja aniołka, czyli aniołek. Stajemy na równe nogi i wykonujemy dwa ciosy proste, ładnie ze skrętem bioderek, ze skrętem stóp. Jeśli chcesz, możesz zamienić te ciosy na inne, możesz zrobić ich więcej. Tutaj inwencja własna, jak najbardziej mile widziana. Kilka sekund przerwy jeszcze przed nami. Okej, przysiad i przysiad wyskok. Jeśli chcesz jeszcze mocniej popracować nad nogami, to możesz wyskakiwać oczywiście głową w sufit. Tutaj, że tak powiem, sky is the limit. Także zawsze od Ciebie zależy, jak jesteś mocno zaangażowany czy zaangażowana w ten trening, który wykonujesz. Oj, przerwa. 10 sekund przerwy przed nami. Nogi rozstawiamy trochę szerzej niż biodra, tak jakby do przysiadu sumo i wykonujemy ciosy proste
z ładnym skrętem biodra, tak jak Wiktoria właśnie pokazuje na filmiku. A ja przypominam, i to dwukrotnie, że już od września 2023 roku Wiktoria będzie prowadziła stacjonarnie Cardio Kickboxing w Akademii Progresu już 2 razy w tygodniu. Także serdecznie zapraszam Ciebie na te świetne zajęcia z połączeniu fitnessu i kickboxingu. Kolejna runda za nami. I ten sam szeroki rozkład nóg i tym razem kombinacja z dwóch haków i z dwóch sierpów. Zazwyczaj kombinacje bokserskie zaczynamy od przedniej ręki, także jeśli trenowałeś bądź trenowałeś sporty walki i miałeś lewą nogę z przodu, no to w tym ćwiczeniu też pewnie będziesz zaczynać lewą. Tak, i ucząc się cardio kickboxingu zyskujesz podstawowe umiejętności ze sztuk walki, także jest to naprawdę fantastyczna forma ruchu. Kolejna runda za nami. 10 sekund przerwy. Proponuję łyczka wody, niedużego. I zaczynamy kolejną rundę. Tak, tym razem zejście do podporu. Tak, i wykonanie dwóch kolanek w kierunku klatki, czyli takie chodzenie górskie. Jest taka wersja tego ćwiczenia jak podbiegi górskie, wtedy w tym podporze biegniemy. W tej wersji ćwiczenia, którą pokazuje Wiktoria, wykonujemy dwa mocne kolana w podporze i wracamy do pozycji stojącej. I kolejna runda za nami. Okej, klasyczny pajacyk. I przekroki z ciosami prostymi. Tak, pamiętaj, że przy tych przekrokach czy przeskokach tak uderzaj, aby twoja ręka z przodu zrównała się z przeciwną nogą, czyli jak uderzasz prawą ręką, to lewa noga ma być z przodu. Ćwiczenie zarówno sprawnościowe, kondycyjne, a także koordynacyjne. Wszystko w jednym mamy dla Was. I ofensywnie wykonujemy kolana, a defensywnie, czyli cofając się, wykonujemy ciosy podbródkowe. Zauważcie, jak prowadząca akcentuje uderzenie biodrem, używa do kopnięć i do ciosów całego ciała, nie tylko ręki czy nogi, i właśnie w ten sposób angażujemy całe ciało i możemy wykorzystać pełnię sił, którą mamy. Jeszcze kilka sekund. Kolejna runda, czyli znowu szeroki rozkrok, przysiad i ciosy proste, ale tym razem do boku, czyli musimy bardzo mocno zaangażować skręt i skręcić się do boczku, jakbyśmy chcieli kuksańce sprzedać w bark swojemu koledze czy koleżance, która stoi obok.
I czas. Koniec kolejnej rundy. Trzy, dwa, jeden. I zaczynamy kolejną rundę. Tym razem kopnięcie po bloku. Blok nogą i kopnięcie okrężne tą samą nogą. I kolejna runda za nami. Ok, przechodzimy do parteru. No i w podporze przodem jak do pompki wykonujemy naprzemienne dotknięcia barku. Starajcie się przy tym ćwiczeniu mocno spiąć poślad. Mocno napięć brzuch. Dla facetów czy kobiet, które chcą sobie utrudnić to ćwiczenie, można sobie na pompkach, na kostkach zrobić ten podpór do pompki. Oczywiście tylko dla tych osób, które chcą troszeczkę większego wyzwania. Klasyczny brzuszek z ciosami prostymi i tu tak samo, jeśli chcesz, możesz wykonywać nie tylko ciosy proste, ale różne kombinacje, na przykład swoje ulubione, które wykonujesz na treningu sztuk walki, a jeśli nie, to możesz wykonywać takie kombinacje, które zobaczyłeś bądź zobaczyłaś u swojego idola sportowego. Kolejna runda za nami, kolejna przerwa, jeszcze 5 sekund do rozpoczęcia kolejnej rundy. Tak, i tym razem zejście z podporu do klasycznej deski i przy tym ćwiczeniu tak samo staramy się mieć mocno napięty brzuch, mocno spięte pośladki. Będzie to ostatnie ćwiczenie przed zapętleniem tego nagrania. Także jeśli chcesz odpocząć sobie po połowie, to możesz na chwilę zatrzymać to nagranie. A jeśli już kończysz, to dzięki Ci bardzo za czas spędzony z nami i do zobaczenia.